Zanim pójdziemy gdzieś jeszcze dalej, powiedzmy większe rzeczy robić, to chciałem jeszcze parę drobiazgów odhaczyć. Mianowicie jesteśmy w jaskini Zatęchłych Wód. Tutaj pominąłem jakiś item, widziałem to też na jakimś let's playu, że coś tu było. Nawet kilka itemów. Że coś tu wstało? Aha. Nietoperki. Czy one trucizną zioną? A, bo to jest ta. Mamusia, nietoperz chyba. Gdzie ty jesteś? Wężowa strzała? A, cóż to jest? Oraz... zestaw mędrca? Czy to jest jakieś wyposażenie startowe którejś klasy? Bordowy spiczasty kaptur, strój mędrców, których uznano za heretyków. Dowodzi, że noszącą go osobę wygnano z miasta. Nie jestem pewien, czy to jest jakiś startowy, czy nie. Ale zawsze do kolekcji. Wężowe strzały wyglądają na jakieś tak, duża trucizna. Używana razem z wężowym łukiem. Lojalne sługi bezkształtnych węży, których kły są nasączone śmiercionośną trucizną. Nie kojarzę, że raczej nie mam czegoś takiego jak wężowy łuk. Mam jakieś... chociaż nie mam, to jest złotego drzewa. Mam jakieś magiczne, wielkie, ale zatrutych nie. Tja. Tutaj, niedaleko tej wysepki, gdzie był smok, jest jakaś jaskinia. Trollololo. Ha? Czemu tu jest kilka skarabów? A! Stop! Zastanawiam się, czy któryś z nich był prawdziwy, czy wszystkie są fałszywe, czy... Ha. Co? Myślałem, że tu była wiadomość. No, złaś. Ha. Interesting. Dobra, jaskinia. Za kluczami i potrzeba dwóch kluczy. No dobra. Nie wiem, co jest w środku. Wiem tylko, że to pominąłem. Więc zobaczmy. Skoro tu jest pewnie ognisko. Kryształowa jaskinia. To cofnę się może... do tych robaczków. Żuczków. Jeśli się uda... A nie! To były te latające. Aha, czyli ten był prawdziwy? Ale i tak nic nie miał? Nie wiem. Może też był kiedyś latający, no nieważne. Kryształowa jaskinia. Czyżby znowu jakieś kopalnie? O? Kopalnie magiczne. Namierzanie celu. Okej. Okay. Narobiłem tych jakichś garnków świętych. Czas je zużyć. Coś tam jeszcze było. Nieładnie. Dobre wiadomości, trzeba zrejtować. Czyli mamy szczury. Ogień.
Co? W sensie, że jest ciemno? Krystaliczny mech. Tutaj nic nie ma. O! Jakaś mgła. O! Czy są magusy? Co oni tam robią? To prawda, że prawo. Magusy, ha. Spodziewałem się bardziej jakichś górników. Te. O, to się nie opłaca. W sensie nie opłaca się rzucać garnkami. Za wiele z tego nie wynika. No. Jest trochę tych plam krwi. Ciekawe, czy da się ze sniką. Dobra, poleczę się na wszelki. Czy da się ich podejść? Aha! Dobrze. W końcu użyłem tego charged silnego ataku. Ciemno, to znaczy ciemno, mgliście bardziej niż ciemno. Dosyć to wszystko zagmatwane. Kryształ, no. I łatwo stracić orientację. Błyskamienie. Tam pojedynczo. Tych magusów ciężko wywabić, no bo przecież strzelają z daleka. Lepiej ich zraszować. Tak mi się wydaje. Ciekawe, jaki boss tutaj będzie. Kolejny magus. Tak, dziękuję. Tylko jeden. No to easy. Szczupła osoba. Dobra, w dół możemy iść, ale tu jeszcze były jakieś świetliki. I tyle. Czyli to jest chyba droga naprzód. A, zaraz, co? To były... Było tych trzech. Okej. Nie ma niebezpieczeństwa. Jest itemek. Zwykły klucz. Zaraz, co? Chwila, moment. Gdzie tu jest przejście dalej? Coś pominąłem oczywiście. Tak jak mówię, bardzo łatwo tu stracić orientację. Może stara technika trzymania się jednej ściany. Idźmy w lewo. Przy lewej ścianie cały czas. Aż gdzieś dojdziemy. No to wygląda. Czy ja tędy przyszedłem, czy to jest droga naprzód? Nie, to jest droga naprzód. Ciasny teren. Co to może być za boss? To jest boss? Bez przesady. To jest jakiś po prostu większy magus i tyle. Dobra, koleś, uspokój się tam. To nie był boss. A, tu jest boss. Dobra, łyknąłem flaszkę trochę za wcześnie w takim razie. Ale to nic. Podejrzewam, że nie będzie tu jakiś ciężki boss. Gdzie ty jesteś? I jak do ciebie dojść?
Aha, jak do niego dojść? Interesujące. Iframesy. Nie wiem jak do niego dojść. Na razie go zignoruję. Uderzenia, o, czyżby znowu krysztalnik? Jep. Jak to się stało? Nie mam many? No to smutek. Dobra, najpierw załatwmy tamtego może, bo ten jest upierdliwy. Dobra, ops. Oho, jakieś lasery. O, takie lasery. Zróbmy tak. Nie tak. No dobra, może być i tak. Zadziałało chyba. Oho, pięknie. To mi się podoba. Lol. Ups. To co chwila. Uwolnienie kryształu. To jak ja? Jeszcze raz. Nie no, mój silny, zwykły atak nie zabiera many, więc czemu nie miałem pełnej many? Czy ja przez przypadek użyłem tego skilla? No musiałem, no nie wiem. Ale jakoś mi brakowało many. Coś niesamowitego. Chwila, to jest jakaś winda. Za momencik. Dostaliśmy czar, to raz. Uderzenie kryształu. 38, to 41. Uwolnienie kryształu. Czaru tego używają zaawansowani adepci kryształników. Niektórzy nazywają go kryształowym słońcem. Dobra, tam coś jest dalej, ale ten magus, który tu był, jak do niego dojść? Może właśnie tam za bossem? Dobra. Sprawdźmy, dokąd to prowadzi. Chociaż nie, to była winda. Moment. Czy ja coś tutaj przegapiłem? Myślę, że czas na rogi. Nie, zaraz, rogi. Rogi mi wytrzymałość redukują? Nie. Chwila, moment. Czy ta głowa mi daje wytrzymałość? Staty. 30 wytrzymałości. Zdejmiemy głowę. 28 wytrzymałości. WTF. Nie wiedziałem nawet. No dobra, tak czy inaczej potrzebuję rogów, bo chcę łuk. Gdzie jest mój łuk? Tutaj. Średni ciężar. Perfekcyjnie. Gdzie był ten ćwok? Dobra. Teraz jak do ciebie dojść? To jest interesujące. Dobra, są tu jakieś wiadomości? Uważaj, góra. Tak, no spoko. Ale jak tam dojść? Ukryta ścieżka? Serio? O kuźwa. No dobra. Dziękuję. To ma sens. I coś tu jest jeszcze? Kolejna skrzynka? Kosturek. No to miło. Bardzo przydatne wiadomości, no bo tak w skale ukryta ściana, no to bym się nie spodziewał. 48 intan, całkiem niezłe skalowanie.
Kostur z czystego kryształu, czy niemożliwy dla człowieka, wzmacnia magię kryształników. Mętna filozofia kryształników nazywana jest mądrością kamienia. Tym kosturem tak, wyjątkowa inteligencja. To teraz, dokąd to prowadzi? Tego się nie spodziewałem, że tu będzie jakiś... jakaś... Jestem w akademii, pod akademią. O kurde. Aha, kryształowa jaskinia akademii. No tak, no w sumie tam magusy były. Ciekawe, gdzie mnie to kurna wniesie. Czyżby jednak jeszcze coś tu zostało, czego nie znalazłem? Wysoko jedziemy. Patrzę, czy z boku nie ma jakichś możliwości wyskoczenia. Ale za szybko ta winda jedzie. Wow, panie. Bardzo wysoko. Nie przypominam sobie żadnej windy w akademii, która by nie działała. Ha. Idziemy. Czy to jest dzwonnica może? Bo tak dzwonnica mnie fascynowała, że nie dało się na nią wejść. Może tak być. Może to być dzwonnica. Chyba jest. Ha. O, no to... no to wreszcie. Kompletność. Terra Magica. Cóż to za czar? Ups. Nie, dobrze. Zwiększa moc rzucających zaklęcia. Nieźle. 20 inta. Rysuje na ziemi znak Akademii, który zwiększa magiczną moc znajdujących się w środku osób. Kiedyś czarem tym posługiwali się najważniejsi profesorowie Akademii, a jego działanie obejmowało cały teren tej instytucji. To zaklęcie daje tak wielkie poczucie udanego czarowania, że wielu początkujących magów dzięki błyskowi nowego zrozumienia staje się prawdziwymi czarodziejami. Okej, teraz pytanie, czy da się stąd jakoś gdzieś indziej wyjść? Pewnie niezbyt. Ale to miło. Tak się zastanawiałem kiedyś tutaj, czy da się jakoś wejść na tą dzwonnicę. No, z akademii się nie dało. Widzę, że nic poza tym. Więc dobra, myślę, że ta jaskinia jest już obczajona. To idę dalej odhaczać rzeczy. Nie jestem pewien, czy tutaj byłem. Prawdę mówiąc, no raczej nie. Książka z przepistrzami, z przepisami mistrza. Błysk kamieni. Ha. I. Jeszcze wyżej. Cześć. Karyjski kostur błysk ostrza. No to jest wieża. Jakby na lewo od tego takiego kanionu, gdzie była bitwa duchów. I w sumie tutaj też widzę, ktoś się bije. No takie trywialne rzeczy niby, ale jakoś magicznie je pominąłem. Aha, tutaj będą jakieś magusy pewnie strzelać, to zajdę niżej, żeby nie przeszkadzały. No, mogę zejść. Co to za czerwony duch? A, była plama krwi. Dobra. O, i tu jeszcze jakiś item? Złoty run. Serio?
Będziecie mi tu stawiać opór. Cośmy tutaj mieli? Kolejna jakaś laska do czarowania. Wzmacnia czary błysk ostrzy. Przekazywany zaklętym rycerzom. To są chyba te czary, co takie miecze jakieś generują. Spoko, spoko. I jakieś dodatkowe przepisy. No nie wiem. Pewnie jakieś... Zaraz, jakieś magiczne kamienie dodatkowe? Chwila. To pewnie będzie tutaj... No, któryś z tych, jakieś strzały. Podejrzewam, albo garnki. Dobra, to była ta rzecz. Begging for another lesson, sir. The remains. Perhaps you'd be interested in a little scheme of mine. It will produce the finest of puppets, which I aspire to cherish with these very hands. A ploy to fool even Lady Rani. How does that sound? Interesting. Byłem u Radni, ale dalej śpi. Myślałem, że może coś się ruszy, ale nie. I knew I had you pegged. You're just like me. Then I'd like you to procure something. A rather unique starlight shard that glistens with amber. With that, my special draft will gleam with nectar sweetness. And even a demigod would be slave to its charms. Procure it for me. The rather unique starlight shard. With that, my and even a. Czyli to jest jak ten odłamek, tak, ten starlight shard, co te rzeczy, które mu dawałem za lalki, tylko że jakiś specjalny, bursztynowy. Czy on chce Rani zrobić w lalkę? Nieźle. Dobra, nie stać mnie. Tu już nic, okej. Okay. Ciekaw jestem, czy mogę teraz powiedzieć o tym komuś. No dobra. Jesteśmy teraz tutaj, w bibliotece, która prowadzi do wieży. Dalej nie wiem, jak tam się dostać na samą górę, bo najwyraźniej musimy pchnąć ten quest Rani do przodu, ale tutaj jest coś. Jesteśmy zaraz za tym globusem magicznym. Przy samym wejściu, ale tam się da wskoczyć. Nie wiem, co tam jest, ale się da. Ha, czy to jest woda? Ciekawe. No to jolo. Aha. Rączki. Okej. Okay. Dobra. Czy to są... No, nie wiem, to chyba są te mniejszego... Zaraz. Ona umarła. Czy ja też umrę? No to wygląda na dosyć wysokie. O! Może jeszcze wyżej powinienem wjechać. Dobra, sprawdźmy. Tym czymś. Tak, jeżeli się rozpada, to znaczy, że umrę. Więc może spróbuję jakoś wyżej wyskoczyć. Jeśli się da. A, kurde. Już myślałem, że coś tutaj interesującego będzie. Ale to po prostu jesteśmy tu. Dobra, nie wiem, spróbuję może tam wejść do tej wody, bo jednak... No chwila, no. No jest tu woda. Ale woda generalnie oznacza śmierć. Sorry, idź sobie.
Co? Wow. Co to takie odporne? A, bo ja nie używam miecza oburącz. Przyjrzyj, no nie wiem, pokombinuję tutaj. O, fatrol. Pokombinuję tutaj, zobaczę, czy też jakoś tam gdzieś na dół zejść. Jest tutaj wiadomość, skrzynia skarbów. Kurde, na dole też jakby się coś odbijało. WTF? Jolo. No. No to nie wiem. Dobra, idziemy dalej. No dobrze. Pójdźmy sobie teraz do drugiej studni podziemnej. Skoro już tutaj jakieś dziwne rzeczy odkryłem, to może tutaj w końcu coś porobię. I jeszcze mam w planach pójście tutaj na górę do tych obszarów. No, może właśnie jakbym poszedł od góry, to by mi się udało tą mapę zdobyć. To byłoby spoko. Bo to jeszcze mamy nieodkryte. No, ale najpierw niech będzie ta rzeka Einzel, gdzie są mrówki. Te mrówki wydają się być mniejszymi kuzynami. A, chyba będę. A, mam łuk, dobra. Mniejszymi kuzynami tych, co ostatnio widzieliśmy. Czy coś tu było? Nie pamiętam. Wiem, że to chyba jakaś mrówa z zaskoczenia atakowała, bo tutaj pamiętam, że tylko wściubiłem nosa, ale jakoś dalej nie szedłem. A, bo tu się nie dało iść. Czy dało? O. Nie. Ten wodospad jest nieprzekraczalny. Jak ja w ogóle mam amulety? Nie no, ataki z wyskoku to ja bardzo często używam. Leczenie za krytyki? Dobra, niech będzie na razie tak. Tak jak jest. Góra robak? A. Chyba była jednorazowa mrówka. A nie, jest. Ha. Ciekawe. Nie wiem, czemu teraz mnie nie zaatakowała. No nieważne. Więc tak, tutaj nic nie zbadałem dotychczas. Czas to naprawić. Oho. Okej. Nice. Kurde, chyba powinienem sobie miksturę many przygotować jednak. Skoro będę tych specjali używał, no, by się przydało. Zróbmy tak. To jest przydatny specjal, nie powiem. Pyk. Rozumiem, że tutaj nic nie mam. Zróbmy sobie tak. Tego nie chcę. No tym bardziej, że właśnie nie wiem, jak to jest z odnawianiem tych, na przykład tej magicznej butelki. Jak zabiję grupę, to się odnowi, czy nie? No, tamtej nie sięgło. No chodź. A. O. Ty żyjesz. Okej, odnowiło. No to miło. Bardzo się cieszę. Teraz możemy działać.
Znowu góra? Jaka góra? Góra już była. Naśladowca łaski. A, to tak się... No, jest wróg. Aha, już tutaj czeka. Cześć. Żygają czymś. Ciekawe, co to jest. Nie pamiętam. Było. O, coś dropnęło. Skała mrówkowa. Dobra. Te są na strzała, więc zdecydowanie słabsze niż te z tych jakichś innych czeluści. Ktoś jeszcze mnie atakuje. Czy mi się wydaje? Dobra, na prawo są jakieś... A, jest tutaj. Spoko. Całkiem ładne dusze. Kamień trójka. Czyli no, nie jest to jakiś high levelowy... Słyszałem to. Co to za... Zasadzka. Skąd żeś wylazł? Faktycznie zasadzka. A jak podskakuje, to udaje mi się uniknąć tego ataku. Ciekawe. No, ciemnawo tutaj. I co, i koniec? Dobra. Nic tu nie było? No nie sądzę, żeby w jakichś mrówkowych podziemiach były ukryte ściany. Ale kto tam wie? Aha, to po prostu zadaje obrażenia. Ten jakiś tam kwas, czy co to jest? Też są jakieś, nie wiem, czy to są trumny. Zaraz coś pewnie tu zeskoczy, czy nie? Srebrny świetnik. Co tu się dzieje w ogóle? Czemu jest tyle trupów? Czy one skądś spływają? Bo nie widzę żadnej dziury w suficie, żeby mogły tu spadać. Czy te mrówki je tu zniosły? Niektóre wyglądają, jakby te trupy potencjalnie mogły ożyć. Dobra, możemy iść tu. Okej, ognisko, chętnie. Jakaś dalsza część tego całego podziemnego miasta. Zaraz, czy to było ognisko? Coś mnie swędzi oko. Na razie widzę tylko latarenki. Itemki. Trzeba uważać, żeby przypadkiem... Ja nie sądzę. Żeby gdzieś tu nie była... Przepaść w wodzie. Zwycięstwo, no nie wiem. Wiem, że tam z tyłu jeszcze zostawiłem jakieś rzeczy. Zaraz tam wrócę, znaczy rzeczy. Jakąś odnogę. Gdzie można było iść. A widzę już tam, za mostem. Try jumping, oczywiście. 100%. Ludzie są, kurde, dziwni. Więc dotknijmy ogniska. Mapka by się przydała tej sekcji. Ale wróćmy najpierw
tam, gdzie byliśmy. No nawet jakieś tam runy dusze w miarę sensowne tu się zdobywa. Jak na, powiedzmy, moje potrzeby aktualne. Dobra, czy tu była gdzieś jakaś odnoga inna? Wydaje mi się, że była, ale... Tu. Czy to jest ślepy zaułek? Coś tu jest. Monarcha. Jakiś ukryty boss. Sporo plam krwi. A, królowa mrówek, rozumiem. Wszystko jasne. Mogę samonować? Ohoho. Nieźle. Czy to jest ta królowa? Tak, to jest ta królowa. Teraz się wszyscy wkurzą. Złoty ród dyszka, nieźle. Łuk runiczny. Podoba mi się, że nie da się przerwać tego skilla. Jak już go robię, to już go robię. Hyper armor. Nice. No w sumie pewnie dało się je zestrzelić, striggerować. Ja myślałem, że to będzie jakiś boss, mini boss czy coś, ale może nie. Piękny butthole. Nie no, tu nic nie ma. Ale może coś dalej. Ciekawe. Potworność. Ruiny pałacu. Jakieś tego typu ruiny. Właśnie. Dokładnie w tym miejscu są jakieś ruiny pałacu tych przodków. A, nie ma ogniska takiego, ale pamiętam, że też tutaj nazwa tego terenu na górze też to były jakieś ruiny pałacu. Coś na U, nie wiem, czy tego samego, czy jakiegoś innego. O, chwila. Czy ja... Nie, no nie jestem w tym samym miejscu, co tam, ale widzę, bardzo podobne akcje się dzieją. No dobra. Tam coś jest. Kamień czwórka. Nie mogę konia używać, więc tam nie doskoczę. Nawet gdybym chciał. To jest dobra wiadomość. Opsasa. Oho. Zaraz pewnie zaczną czarować. O, kolejna rosa. Pozwólcie, że was zignoruję. Nie, muszę chyba zejść. Ciekaw jestem. O nie, nie mam many. Wy jesteście jacyś lepsi. Zwinniejsi. Potraficie się turlać. No dobra, to zapraszam. Satysfakcjonujące jak cholera. O panie. O tak, kocham ten miecz. Wow. Ogólnie jakoś sporo obrażeń im zadaje. Może dlatego, że ma trochę magicznych obrażeń. No, dobra, może... Atak z wyskoku silny by ich zabił jednym strzałem.
to był magik, więc może miał mniej HP. Dobra, mana się odnowiła chyba. Pięknie. Ej no, właśnie, ile w ogóle ten miecz zadaje tych magicznych? No, malutko, ale mimo wszystko. Nie no, ten skill jest piękny na takie sytuacje i fakt, że nie da się go przerwać, to jest najlepsze. Jestem zadowolony z tej broni. Wiem, że jeszcze miecze Radana są chyba spoko. Ale może innym razem. Czyli tak, tu może być jakaś... Dobra, wciąż nie mamy mapy. Rozejrzyjmy się jeszcze tutaj. Kurde. Ha. Dobra, za chwilę, bo tam widziałem jeszcze jakąś grupkę. Sporą całkiem. Ale piękne, Boże. O, oni rzucają. Ciekawe. Nie no, w ogóle inna jakość życia z tym mieczem. W porównaniu do halabardy. Złoty run 1. Dobrze, wodospad to pewnie ściana. Tu jeszcze jakiś itemek. Czy to jest może to... to jest winda. Okej. Za chwileczkę. Bo się teraz jakby oddaliłem od ogniska, nie wiem, może ta winda będzie do ogniska prowadzić, by miało sens. A ten tunel umożliwił mi zdobycie dodatkowych itemów. No więc pójdźmy windą. Pyk, jakieś runki. Zobaczymy. Ha, chociaż to jest ta winda, więc może na powierzchnię nas wyniesie? Nie wiem. Tego typu winda? No, może i nie. Była trochę krótsza. Tak, to jest to ognisko. Spoko. Ale szedłem... przez most, żeby do niego dojść, więc... czy coś jest tu? Czy to jest ślepy zaułek? Okej, ślepy zaułek, dobra. Czyli tak, jak myślałem. Od ogniska zjeżdżamy, a tam to była jakaś alternatywna mała ścieżka. Kawa się kończy. Tam w ogóle stoimy z czasem dzisiaj. Jeszcze trochę jest. Za jakiś tydzień znikam na tydzień, więc może mi się uda jakieś nagrać na zapas rzeczy. Więc tak, mamy tutaj przejście i mamy ten jakiś ciasny tunel. Sprawdźmy tunel. Czy to dokądś prowadzi? Ciekawego. Okej. Potworność. O fuck. What the shit? No dobra. Czy
to jest boss, czy to jest cholera wie co? Dobra, silny atak z wyskoku. Nie jest w stanie ich zabić jednym strzałem. O nie. Jeszcze czarują. Fuck. Jest to trochę niepokojące. Jak się tutaj za to zabrać? Co to było napisane? Dlatego lewo. No, wszystko się zgadza. Czy to jest jakaś kurde mucha magiczna? Nie wiem. Trzeba przemyśleć, gdzie tam iść, chyba do tych ruinek po lewej. Da się tu zejść? Jakoś się da. Ha. Ogólnie wali jakąś grawitacyjną magią chyba. Oh fuck, to był być może błąd. Być może nie. Przynajmniej jestem tu bezpieczny. Chyba jestem bezpieczny. Flaszka? No dobra. Kolejny harpun. O nie. Nieładnie. Świetliki. Czy to jest jakiś mutant świetlik? Nie wiem, jakoś dziwnie wyglądało to stworzenie. Nie wiem, co to jest. Cholera. Dobra, na razie nie będę się mu przyglądał jakoś specjalnie. Dobrze, tu jest bezpiecznie. Tam jest wiadomość. Tu już trzeba uważać. Aha, to jest jakiś kuźwa demon. Czy on jest spętany jakąś magią czy coś? Nie wiem. Trochę tak to wygląda. Jolo. Chciałem jeszcze tamto zgarnąć. Nie zdążyłem. Teraz. Złoty run. To byłoby miło. Chociaż... Czy będzie w stanie nas tutaj ostrzeliwać? Może nie. No coś tam faktycznie się świeci. Ognisko jest. Więc mamy checkpoint. Wiadomość mi zniknęła sprzed nosa. No nie będę odpoczywał, bo nie ma po co. Zobaczymy zaraz, jak się te lokacje... Przyda się przyjaciel, ha? Jak się te lokacje nazywają?
dolny brzeg rzeki, Angel, śluza. No dobra, tam jest to miasto, a dokąd prowadzi ta jaskinia? Jeżeli dokądśkolwiek prowadzi rzeczka. Aha, więcej mrówek. Jest jakiś fioletowy item. No korci mnie jednak to miasto, żeby tam wybadać, co się dzieje. Da się wejść na górę, ale czy da się jakoś tam wejść, powiedzmy, bezpiecznie? Dokąd to prowadzi? O kurde, czy tam się da jakoś wejść? A nie, to jest niebezpieczne, tu się da. Ty. Chodź. Nie. Mucha już strzela. O nie. Zróbmy tak. To powinno załatwić sprawę. Okej, co to za cholerstwo jest? Tu jest was więcej, dobra. Zrobimy to samo. Proszę się tu aktywować. Perfekt. Użyję tego. No, eksploduj już. A, za późno chyba łyknąłem, żeby się odnowiło, to nic. No powolutku się zbliżamy do tego czegoś. Tego zastrzelę, żeby nie bruździł. Teraz podejrzewam, że muszę być szybki. Dobra, mogę tu się schować. Cześć. O, przeżył. Pięknie. O, panie. Zbejtować i muszę jakoś tam chyba zbiec. O, to będę bezpieczny. Dobra. Tak na styk. Teraz chyba mogę wbiec tutaj. I tu mi nic nie zrobisz. O kurde. Dobra, tu mi raczej nic nie zrobisz. Ha. Gdzie ja kurna jestem? O, handlarz. Ha. No, tego się nie spodziewałem, ale ci handlarze zawsze sobie znajdują perfekcyjne miejsca, gdzie nikt nigdy nie ma prawa w ogóle się pojawić. Nikt przy zdrowych zmysłach. Tego też się nie spodziewałem. Pięknie. Mapa rzeki. O.
Oczywiście nie mam pojęcia, jak ja tutaj chodziłem, gdzie byłem. Is someone there? A customer? Well, how long has it been? Dobre pytanie. Co ty masz? O, masz zestaw tego więźnia. Książka z przepisami. Lodowate piguły. Pobudzające piguły. Cóż to jest? Nie wiem, ale biorę. Mgiełka z kwasem. Dobra, kupię też ten zestaw. Kurde, coś... Nowy pad, przyciski jakoś zaczynają dziwnie klikać, te A, B, X, Y, znaczy A konkretnie, jakoś tak się jakby... Nie chcę odskakiwać, tego nie potrzebuję. Popiołów, no na tych specjalnych broniach nie mogę w ogóle popiołów używać, więc też nie ma co. Swoją drogą tam w międzyczasie wypróbowałem wszystkie popioły. Niektóre są ok. Podobał mi się taki ten ryk olbrzyma, który po prostu takiego jakiegoś taki pocisk z powietrza robi. To było nawet spoko. Wszystko fajnie, ale to na razie mi nie umożliwia załatwienie tego barachła, które jest na górze. Chyba muszę iść przez mrówki. Jednak. No. Nie, wydaje mi się, że tutaj wszystko chyba zbadałem. Myślałem, że coś tutaj pod spodem będzie. O. Mogę tu targetować? Niekoniecznie. Dobra, idę do ogniska i do mrówek. Bio. Teraz możemy sobie odpocząć teoretycznie. Chociaż z drugiej strony mam na full prawie wszystko. No to nie. Na wypadek, gdybym jakoś tam z powrotem się cofnął. Co? Wróg nie stoi? Co? Nie jesteście wrogiem? No śmiem wątpić. Co do tego, że nie jesteście wrogiem. Amulet uodparniającego rogu. Czy ja przypadkiem nie znalazłem czegoś, co by... O, wychodzimy tu w ogóle za mapę. Nie znalazłem jakiegoś takiego amuletu, tylko że plus jeden. A może niekoniecznie. Dobra, więc tutaj mamy wyjście za mapę, powiedzmy. Zrobię tu sobie znacznik, żeby tu pamiętać, ale najpierw wyczyśćmy tę jaskinię. Co te mrówki tu w ogóle robią? Jedzą kamień. O! Z kucnięcia jest dziabnięcie po prostu. To też fajne. Też mi się podoba. Nie wiem, czy łykać healing, czy nie łykać. Pewnie mogłem, bo teraz by mi się odnowiło. A to jest... Aha! O! Teraz się jakoś cofamy? Ho? Coś tu czaruje. Czy tędy można było przyjść? Chwila, chwila.
Ciekawe. Gdzie ja jestem? Lewo, prawo, ale to pewnie jak się idzie z drugiej strony, czy nie? Może nie. No moja latarenka za słabo świeci, żeby jakoś... Grzyb. O. Za słabo świeci, żeby dach oświetlać. Znaczy dach, sklepienie. Dobra. To jest droga dalej, a więc tu jest ślepy zaułek według mapy, dobra. Dobra, przestań kucać. Czy to będzie droga jednokierunkowa? Czy co? Potężny wróg? Czy to będzie ta mucha? Mucha szatana? Karłatna zgnilizna. To będzie mucha szatana? Nie wiem. Chwila. Hmm. 10 tysięcy. To chyba będzie ta mucha szatana. Interesująca arena. A może to będzie to coś, co siedzi na tronie? Też jest opcja. Nie jest całkowicie szkieletem. Więc... coś tam mówią o szkarłatnej zgniliźnie. Dobra. Co za wiadomość? Wartownik. Mogę samonować? Jeszcze nie. No, chyba ten na tronie będzie bossem. Wszystko na to wskazuje, jednak nie mucha szatana. Chociaż może jednak mucha. Coś z tą muchą tam było na rzeczy. Halo? Oho. Mogę samonować. No dobra, kogo mamy? O, żołnierz drakonidów. A, was to znam już. Znam was. Walczyłem z wami, z jednym z was. Ups. Oho. Aoe. O, nie trafiłem go. Okej. Czemu on ma 0 HP? O nie, nie zabiłem go. Coś się dzieje. O nie, nic się nie dzieje. Zamarznięta włócznia błyskawic. Czyli tak, to nie jest jakiś high-levelowy obszar. A, nie chce mi się odpoczywać, bo znowu wszystko zrespawnuje. Ale odpalimy to. No, słaby wróg. To było po prostu żołnierz drakonidów z Noxteli. Coś o tej Noxteli słyszeliśmy a propos Wiecznego Miasta, że jacyś... nie pamiętam dokładnie. Jacyś ludzie z Noxteli, coś tam. No wszystko fajnie, ale co z tą muchą szatana? Dobrze, tutaj lepiej nie spadać. Jeszcze przeczytajmy ten czar. Był czar. Jakaś lodowa włócznia, coś tam. Lodowa skała.
No nie wiem, czy to był czar? O, to był cud. Ciekawe. Inkantacja. Uderza z góry włócznia lodowej błyskawicy 34 wiary. Drakonici urodzili się w wiecznym mieście, w którym nie poznali prawdziwego nieba ani prawdziwej błyskawicy za broń. Służyły im błyskawice z lodu. Czy to jest to, co on robił? O, wygląda interesująco. Czy to jest ten skarb z wiecznego miasta? Nie, wielka upiorna konwalia. Czy to pewnie umożliwia upgrade ducha do maksimum? No dobra. No ale właśnie, w takim razie, gdzie jest ten skarb wiecznego miasta? Zabiłem tam gargulce i nie wiem co dalej, może coś przeoczyłem, będę musiał chyba tam wrócić. Bo Rani się nie obudziła. No dobrze, czy coś tu jeszcze jest, czy trzeba iść tamtą drugą jaskinią? Znów te takie skabieniałe, krzyczące ludki. W tym drugim wiecznym mieście też byli. Chyba nic tu nie będzie. Zaraz, stąd przyszedłem. Tam był wodospad, a czy coś z przodu jest? Ten tron? A, tam była tak konwalia i tyle? Chyba tyle. Odbijanie, w sensie parowanie. No, wygląda, że to wszystko, co tu było. Okej. Spoko. No to wracamy. Czy w tym wodospadzie coś jest? Raczej nie. Spoko. Taki... Niby tam pokonano wielkiego wroga, ale... Nie wiem czemu wielkiego, bo był pseudosmokiem. Wielki to on nie był. Spójrzmy prawdzie w oczy. Dobra, w takim razie... Chociaż nie wiem, co z tą muchą. Może jakoś tam dojdziemy tędy, na przykład, tak naokoło. Jakoś tędy. W sumie to widzę, że to wszystko jest... Gdzie to jest? A nie, myślałem, że pod wielką windą, ale niekoniecznie. Jeszcze nie... Dobra, czyli tędy i potem w prawo. No spoko, dobrze, że tu przyszedłem. Jest to w tym momencie w miarę łatwy obszar, więc cieszę się, że dłużej nie czekałem z eksploracją go, jego. W prawo miałem iść? Tak. Tędy. Dokąd to prowadzi? O kuźwa, co? Bazyliszki, of papę. Mam pewne złe przeczucia. Ciekawe. O nie. No trochę inaczej wyglądają niż w jedynce. O. Ciekawe, czy potrafią
Ziew robić instakilla. No trochę plam krwi jest. Ha. No widzę, widzę. Nie wiem, czy chcę go raszować. Chcę. Oho. Ciekawe. To jest ten efekt, co ten jeden rycerz robił. Pewnie petryfikacja, bo to jest jakiś taki kryształek, nie wiem. No albo coś podobnego. Ha. Co to jest? A. Mrówcza skała. Uuu. Ładne rzeczy jakieś tam widzę. Aha. Ktoś jeszcze? Mydło. Mydło usuwa chyba negatywne efekty. Kurde, dokąd myśmy wyszli? Ajoński motyl. Chwila, moment. Czy tu się da gdzieś iść? Czy to jest jakieś bagno z gnilizny? Mhm. Ale moment, moment. Przecież tu nie da się iść. Co? Czy to jest ślepy zaułek? No. No przestań, co się dzieje? Czemu to robisz? Nie klik... Co jest grane? Nie robię lunety milion razy. Co się dzieje? Zapętliło się już chyba drugi raz. No nie sądzę, żebym tu był w stanie zeskoczyć. Pokażcie. Pewnie próbowałeś skoczyć. I źle się to skończyło. No. Ty też? Tak. Nie jest dobry pomysł. Aha. No nie, czyli to jest ślepa uliczka. Ham. Dlatego tu się mapa kończy, ale kurde, to co nam to daje wszystko? Tu jest jakaś rzeczka. Może to dokądś prowadziło? Z czeluści zacząłem. Doszedłem do śluzy. A nie wiem, czy byłem tutaj u góry w ogóle. Trudno powiedzieć. W lewo był boss i to już był koniec. Chyba, że tam w lewo jakoś dało się iść. Kurde. Chwila, moment. Nie, to była tylko ślepa uliczka. Okej. Ha. Fakt, że są bazyliszki, troszkę mnie niepokoi. No nie wiem, trzeba będzie to pozwiedzać wszystko jakoś. Jeszcze raz. Dokładnie. Nie odpoczywałem od bardzo dawna, więc wszystko powinno być martwe. Poza tą muchą szatana. Wciąż nie wiem, co z nią zrobić. No co, coś tu musi się dać. Więc jeżeli coś znajdę, to dam znać. No, obszedłem całą tą dolną część jeszcze raz. Sobie zrobiłem mentalną mapę. Okej. W tą stronę nie da się iść, bo tu ten wodospad nieprzekraczalny. To jest początek. Czy tu jakoś da się iść? Bo w tej sekcji chyba w ogóle nie byłem. Nie wiem. Albo tu, jeżeli tu w ogóle da się iść.
Widzę jakiś item. Widzę, jak do niego dojść. Ha. Ale jak do tego badziewia dojść, to pojęcia nie mam. O. Dokładnie. Jolo. To był błąd. Okej. Jakoś bardzo drastycznie. O nie! To nie boli, chciałem powiedzieć. O nie, trzeba będzie wszystko wyczyścić jeszcze raz. To wygląda jak rzeczy, których może nie widziałem, a raczej miejsca. Znalazłem tu w międzyczasie smardotarczy. Gdzieś tam. Wydaje mi się, że da się tu jakoś wejść. Tam na te dachy. Ale musiałbym, kurde, jakoś... mieć chwilę spokoju. Co może być... problematyczne. Tamtędy. Dobrze szedłem. Po tych wysokościach. No. Tu i tam jakoś chyba na górę się da wejść. No dobra. Spróbujemy. Tak, chyba jedyna droga jest tym tunelem wodnym. To teraz tylko nie umrzeć. No te projectile dużo obrażeń nie zadają na szczęście. Więc... spróbujemy. Zablokować. Nie odpychają mnie do tyłu, więc to też jest dobre. Powinno być ok. Co to jest w ogóle? Mam nadzieję, że da się to zabić. Aha! O nie. Tak, tu może będę bezpieczny? Co to za badziewstwo? Tak, da się to zabić, mam nadzieję. O fuck. Ciekawe czy... O, nie tak miało być. O nie. No. Aha. Okej. O, 30 tysięcy mam. W sumie krwawienie. O, nic nie wydropił, trochę smutno. To podejrzewam, no tak naprawdę nic mi to nie daje, bo chyba nie da się tutaj jakiegoś więcej progresu zrobić. Próbowałem tam jeszcze dojść, ale nie sądzę, żeby się dało. Przynajmniej nie udało mi się znaleźć drogi. Ale przynajmniej satysfakcja z ubicia tego czegoś, cokolwiek to było. Nic, nawet jednego itemka. Szkoda. W takim razie... no wydaje mi się, że to wszystko w tej studni podziemnej.
Wydaje mi się, że pójdę teraz zbadać te północne obszary Bagien. Być może pójdę od tej strony, od góry. Spróbuję znaleźć mapę na przykład. Bo chyba odhaczyłem wszystkie swoje jakieś tam... No mamy jeszcze to. Nie to. Podziemne, to coś. Szczyt wodospadu. Tam też można by zobaczyć, ale... niekoniecznie na razie. Najpierw myślę... ta północna część Bagien. Ale to po przerwie.